Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej oczywiście filmów na moim kanale, to piszcie w komentarzu. Ale po pierwsze, bo chciałem właśnie wam powiedzieć, że w dzisiejszym filmie będzie trochę rolnictwa. No właśnie, nasypałem tu do mojego pick-upa trochę tutaj nasionek. Trochę tam sianka z pola mojego. A więc słuchajcie, dzisiaj będzie trochę rolnictwa właśnie. Trochę rolnictwa, więc kombajn zostawiamy tu. Tu taki zjazd zrobię, o. Że kombajn tu, o. Dobrze, a więc słuchajcie, może później zrobimy orkę w polu. Będziemy orać. Dobra, na razie jedziemy z tym. Skoro mamy siano, to możemy zrobić ogólnie, wiecie, mąkę na chleb. A więc słuchajcie, jedźmy sobie tym pick-upem po prostu. Jedziemy, nie pytajcie. Słuchajcie, to jest w ogóle Mercedes tu, o. Mercedesik. Nie pytajcie, dlaczego on nie ma dachu, ale mi się urwał. Dobra, mamy to. Czy ja słyszałam kurczaka? Kurczaka, czy mi się wydawało? Nie mogło mi się wydawać. Ja jestem na wsi. Ja mieszkam na wsi. No to kurczak. To jasne, że raczej kurczaka było słychać. Dobra. Dobrze, robimy teraz to. Możemy mąkę zrobić na chleb. Dobrze. Jest dobry. A więc możemy jechać. Wiecie, czym ugnieciemy siano? Tym walcem drogowym. Nic się nie stało. Czekajcie, muszę to tak po prostu przycisnąć. Wałek by się przydał do tego. Nie no, trochę taki naleśnik się zrobił. Dobrze. Trochę resztki pozbierajmy. Dobrze, mamy siano, mamy już tam jakby taką mąkę. Dobrze, będę robił teraz tam coś tam z... Dobra, będę robił teraz, wałkował będę, o tym będę to zgniatał. Dobrze. No i teraz mam mąkę, bo ugniotłem, wsypałem ją, słuchajcie, do tego. No i jest teraz mąka. Jest mąka. Dobrze, mamy mąkę, ale później zrobimy chlebek, bo na razie nie chcę robić, bo trzeba teraz coś tam porobić w polu może, czy coś. W ogóle tam kombajn został. Kombajn został. Nieważne. Bo może ja tu przyniosę cegłę i jakiś domek mój, żeby tu było, słuchajcie, wiecie. Żeby była tu farma, nie? Idę poszukać jakiegoś domku. Słuchajcie, moi widzowie, to jest jedyne, co znalazłem. A to jedyne, co znalazłem, to słuchajcie, to jest tylko stacja, stara stacja paliw. Stara stacja paliw. Nawet nie wiem, czy jeszcze tam widać, że o, no tam w środku jest sklep. No i to znalazłem do mielenia. Nawet to nie działa. A, bo ja kamyki chwyciłem. To ewentualnie na wodę działa, więc jak coś to wodę mogę... To może być mynia. Ej, no właśnie. Ja podstawię na przykład tam, nie wiem, coś i umyję. Dobrze, powiedzmy. O, mamy tu doczepkę akurat brudną. Ej, to tu się na to zleje. To się tu na to zleje, moim zdaniem. Ale nie, bo to w tą lub w tą dobrze. Ej, zobaczmy, czy uda się nalać tu. Nie no. Tą mąkę musimy wysypać tutaj, gdzie ją wysypiemy, o.
tu będzie wysypana. Mąka będzie wysypana właśnie tam. A my sobie podstawimy na czepę. Dobrze. Idę po wiadro z wodą. Dobrze. Mamy tu wiaderko. Muszę wyjąć najpierw to drugie. No i idę po wodę. Słuchajcie, mamy wodę. O ja, to jest lód jeszcze. A tak ciepło. Co tu lód robi? Jest tak ciepło, to ta woda musi być strasznie zimna. O ja, tu lód normalnie pływa. Ja. Jaka zimna. Brrr. Dobra, muszę tą wodę zanieść teraz tam. Dobrze. Mam kubeł wody. Słuchajcie, jak to tą kamerę... A, dobrze. Tak ustawię jakoś to... O, muszę wziąć to wiadro. Jakoś tak. Okej, tylko żebym ręki tam nie włożył, bo będzie... Dobrze. Odkryłem jedną rzecz. Że leci to chyba... Nie leci to w tą stronę. Ale woda pryska tu. O, doczepka się. To jeszcze się kręci. To się tak rozpędza. Dobrze. Tylko żeby tu... Dobrze, nie będzie chyba. Okay. Dobrze. Niech mi pryska. Zobaczcie, ile wody. Wiecie, co tu się dzieje? Tak pole będę chyba podlewał. Muszę chyba zanieść to na pole. I normalnie trochę dużo. Dobra. Będzie brudna woda, żartuję. Nie by... Idę po drugą wodę z wiadra. Dobrze, mam już ogólnie wodę. Dobra. Muszę tylko... Woda mi się wylała, już jezioro się zrobiło. Aha, jezioro płynie. Dobrze, skoro jezioro tam płynie, to niech se płynie. My tutaj musimy nalać to. Nie no, nie wierzę w to. Połowę wody straciłem. Dobrze. Pryskaj, 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 no. Powinnam odwrócić w tą stronę na to, bo tak to by całe pole zalało i by było już co... A tak to widzicie, patrzcie. Teraz to ja po błocie będę tu idzie, a wiecie, że tu była droga. Właśnie też takie rozkruty. No to co ja teraz zrobić? Niepotrzebnie traciłem wodę. Idę znaleźć może jeszcze bliżej woda. Dobrze. Idę. Dobrze. Mam wiadro. Dobra. No i co? Nic się nie udało. Dobrze. Chociaż połowa pola jest podlana. Słuchajcie. To chyba będzie wszystko na ten odcinek. Ja was żegnam. I pa, pa. No i kombajn wam mówi też pa, pa.